Od kilku dni na terenie ośrodka wypoczynkowego OWW Sudety funkcjonuje już druga w Bielawie otwarta dla wszystkich mieszkańców plenerowa siłownia. Inwestycja ta aż w 85% sfinansowana została z pozyskanych środków unijnych. Pomysł z parku jest tu jak gdyby przeniesiony. W parku też najpierw zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, który okazał się być bardzo trafionym pomysłem, że dobra lokalizacja. No i krok drugi to była siłownia plenerowa, wówczas też finansowana ze środków unijnych, ze współpracy przygranicznej Polska-Czechy. No i tu wpadliśmy na podobny pomysł, skoro jest to teren rekreacyjny, jest plac zabaw, gdzie i rodzice, i dziadkowie z dziećmi przychodzą, no to jest to okazja, żeby i dorośli, i dzieci na tych urządzeniach poćwiczyli. Ta siłownia jest troszeczkę większa, tam jest 8 elementów, tutaj jest 10 elementów. No i co ciekawe, już w dniu, kiedy jeszcze trwała instalacja ostatnich urządzeń, już tutaj panie ćwiczyły. Cała siłownia opiewa na kwotę 178 tysięcy. No i tak jak powiedziałem, 85% to jest dofinansowanie unijne i 15% nasz wkład. Ale jest już też troszeczkę w innej technologii zrobione, ponieważ tutaj jest bardzo duża taka wylewka betonowa, na której jest powierzchnia tartanowa. To też dobrze wpływa na urządzenia, nie ma pyłu, kurzu, ale też jak gdyby komfort poruszania się po tartanie jest znacznie lepszy niż po gruncie czy betonie. W opinii mieszkańców Bielawy jest to jak najbardziej trafiony pomysł. Ja jeździłam zawsze tam do parku, także dla mnie to było fenomenalne, tylko tu nie było, to jest właśnie najgorsze. Dobry tak zawsze. Pomysł? Pewno, to jest jedno z najlepszych. Oj, dzieci przy okazji mają z huśtawki, a tu się przyjdzie, chociaż potrenuje trochę. Bardzo super. Cieszę się, że zrobili tutaj teraz na jeziorze siłownię, ponieważ wcześniej była zrobiona w parku i tutaj te osoby, moim zdaniem, co mieszkają tutaj na górze, no po prostu nie miały tak jakby dostępu, musiały specjalnie pojeżdżać. A tutaj teraz blisko jeziora, blisko placu zabaw, więc dorośli mogą przychodzić z dziećmi, ćwiczyć, nawet dzieci mogą, więc moim zdaniem bardzo super. I moim zdaniem też ta siłownia tutaj, co jest na jeziorze, jest minimalnie więcej jest do ćwiczenia rzeczy niż tam w parku. Wakacje i dobra pogoda z pewnością będzie sprzyjać spacerom i oczywiście podnoszeniu formy fizycznej na nowej plenerowej siłowni, do czego wszystkich mieszkańców i przyjezdnych gości zachęcamy. To go może odpocząć.